Fabryki samochodów ciężarowych Star nie trzeba przedstawiać pasjonatom motoryzacji. W okresie międzywojennym w Starachowicach uruchomiono zakłady starachowickie produkujące armaty, m.in. licencyjną armatę przeciwlotniczą Boforsa, oraz działał tu zakład wielkopiecowy wytapiający stal z rudy żelaza pozyskiwanej w okolicznych kopalniach. Na bazie przedwojennych zakładów starachowickich uruchomiono w 1948 roku produkcję samochodów ciężarowych. W wyniku przemian ekonomicznych na przełomie lat 80. i 90. fabryka imienia Feliksa Dzierżyńskiego znalazła się w trudnej sytuacji, co doprowadziło do prywatyzacji i rozpoczęcia działalności na kanwie bogatego doświadczenia jej konstruktorów pod nazwą Zakłady Starachowickie Star. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy firmę Autobox Innovation, która od 2001 roku specjalizuje się w zabudowie samochodów ciężarowych, w szczególności na potrzeby wojska oraz straży pożarnej. O specyfikę pojazdu Star postanowiliśmy zapytać prezesa zarządu Mirosława Kalinowskiego. Ja uważam, że to jest jeden z najlepszych samochodów wyprodukowanych, zaprojektowanych w Polsce, jeśli chodzi o zdolności terenowe, o tą dzielność, mobilność w terenie. Jest to też potwierdzone przez eksploatujących żołnierzy na wielu spotkaniach, sympozjach, w których spółka uczestniczy. Te przykłady tej mobilności, tej dzielności są podkreślane. Wjeżdżając na teren Starachowic położonych w województwie świętokrzyskim, na witające nas samochody Star możemy natrafić na niejednym skrzyżowaniu. Część z tych Starów, które stoją na skrzyżowaniach, one są nazywane przez tutaj pana prezydenta witaczami. Zostały wyremontowane i przygotowane przez spółkę Autobox, przynajmniej 3 z nich. To jest symbol Starachowic po prostu. Od początku istnienia fabryki Star oferował pracę lokalnej społeczności, co jednak w połowie lat 90. ubiegłego wieku mogło ulec zmianie. Wtedy też zakłady przejęła spółka Sobiesława Zasady. Ten rynek zaczął się załamywać. Już trudno było sprzedawać te samochody. Bardzo duże koszty trzeba byłoby ponieść na modernizację, dopasowanie do rynku światowego. Myśmy byli jako polska myśl techniczna troszkę z tyłu, więc bardzo trudno było się utrzymać na tym rynku. I myślę, że tutaj działanie pana Zasady było bardzo słuszne, że znalazł nabywcę jak gdyby na fabrykę, dał zatrudnienie ludziom, dał możliwość zatrudnienia ludziom mieszkających w Starachowicach i udało się dokonać transakcji przekazania, odsprzedania zakładów do firmy MAN, która miała gwarantować zatrudnienie pracowników i kontynuację produkcji Stara. W odbudowaniu kondycji finansowej firmy pomógł Krzysztof Siekański, obecny wiceprezes Autobox. Moim celem było jak gdyby ruszenie tego zakładu, bo on w pewnym momencie przestał funkcjonować, dlatego że skończył się temat autostrad, może nie do końca budowy, ale skończyło się nasycanie firm cywilnych sprzętem. Autobox robił rocznie 200-300 różnego rodzaju nadwozi do samochodów, które pracowały bardzo często na autostradach. Przede wszystkim ważne było to, żeby ten zakład rozruszać. Bo tak jak wspominałem, produkcja cywilna praktycznie rzecz biorąc, ona padła. Tak, to te ilości, które żeśmy robili, to naprawdę były ilości śladowe. Ciężko było w ogóle myśleć o czymś takim, żeby doinwestować ten zakład. A prawda jest taka, że to, czego się ode mnie spodziewano, to jest to, że wyjdę z czymś, co te pieniądze przyniesie. Plan się powiódł, a firma zaczęła stawać na nogi i stała się kontynuatorem legendarnej marki Star. Wydarzyło się to nie bez powodu. Autobox robił zabudowy do samochodów produkowanych przez Stara, a później przez MAN-a, również do samochodów tej marki. To były zabudowy najczęściej skrzyniowe, to były zabudowy do samochodów dostarczanych do wojska, na rynek cywilny. Bardzo dużo tych samochodów zostało zabudowanych przez naszych ludzi tutaj w Starachowicach, dokładnie w tym miejscu, w którym jesteśmy. Star 266 to było to tak zwane kopnięcie, które ustawiło, początkowo miało to być raptem 5 lat, ale jak widać produkujemy już 12 rok samochody i mamy umowę na jeszcze
W tej chwili mamy podpisaną umowę wieloletnią, która jest do roku 2023. Autobox jest jedynym i wyłącznym właścicielem dokumentacji i praw do produkcji Stara 266 oraz jego zmodernizowanej wersji Star 266 M2. Zobaczyliśmy lukę, zobaczyliśmy, że mamy możliwości zrobienia czegoś następnego. Tym bardziej, że MAN nie był zainteresowany kontynuacją modernizacji, więc stworzyliśmy swoją modernizację, swoją dokumentację. Nazwaliśmy ten samochód Star 266 M2 jako druga modernizacja. Przeprowadziliśmy wszystkie stosowne badania. No i od tego momentu rok w rok wypuszczamy po kilkadziesiąt, kilkaset zmodernizowanych samochodów, które tak naprawdę są w 95% nowymi samochodami. Modernizacja samochodów ma dużą wartość ekonomiczną, to jednak nie jedyna zaleta tego rozwiązania. W procesie modernizacji wykorzystywany jest potencjał polskich firm, często małych, rodzinnych zakładów. Kupowanie nowego sprzętu, mając do dyspozycji sprzęt, który można zmodernizować, mija się z celem, bo to są duże pieniądze, jeśli chodzi o nowy sprzęt. A tu można wykorzystać i załatwić kilka problemów za jednym zamachem. Tego samochodu nie trzeba utylizować, nie trzeba go gdzieś tam wyrejestrowywać, gdzieś tam dawać do agencji mienia. W wyniku modernizacji samochody dostają drugie życie oraz są dostosowywane do zapotrzebowania i wytycznych danych jednostek wojskowych. W ostatnich latach są tworzone brygady obrony terytorialnej, czyli to są jednostki, które powstają od zera. I myślę, że część z tych pojazdów idzie do tych jednostek, a samochody specjalistyczne, czyli warsztaty chemiczne, uzbrojenia, no to idą jednak do tych jednostek liniowych, gdzie tam było też zapotrzebowanie. Kolejnym dużym projektem po sukcesie zmodernizowanego Stara 266 M2 stał się lekki pojazd terenowy, znany nie od dziś, Honker. Wiedząc, że wojsko potrzebuje samochodu osobowo-terenowego, pomyśleliśmy, że to jest też dobra droga. W związku z tym najpierw zaczęliśmy projektować i budować modernizację tego samochodu, dalej pod nazwą Honker, a potem kupiliśmy prawa do marki, dokumentację, maszyny, stemple do produkcji Honkera. Pierwszy pomysł taki, żeby poddać modyfikacji Honkera, pojawił się w roku 2017. Żeby rozmawiać o tym, co będziemy musieli zrobić, kupiliśmy sobie Honkera. Od tego zaczęliśmy. Zastanawialiśmy, tworzyliśmy taki plan, nawet nie biznesplan, tylko techniczny plan. Co należy zrobić, żeby ten samochód mógł jeździć, żeby usunąć wszystkie jego wady, na które użytkownicy narzekali, a równocześnie zachować i uwypuklić jego zalety, które on posiada. Po wprowadzonej modernizacji firma postanowiła podjąć się stworzenia jego wersji w zupełnie nowej odsłonie. W Honkerze Max uzyskaliśmy taki efekt, że jakość podwozia i zastosowane rozwiązania techniczne zdecydowanie wyprzedzały nadwozie. Stąd pojawiła się koncepcja, żeby spróbować zbudować nadwozie. W ten sposób powstał samochód AH2044. Ponieważ kupiliśmy fabrykę Honkera z wszystkimi prawami stąd wynikającymi, więc Autobox Honker AH20, rok 2020, w którym samochód zaczął jeździć, i 44 jako układ napędowy 4x4. Tu zachowaliśmy dokładnie to samo, co mieliśmy w Honkerze Max, czyli stały napęd na 4 koła z 3 mechanizmami różnicowymi, z możliwością ich blokowania. Nowa wersja Honkera spodobała się nie tylko w gronie oddziałów Wojska Polskiego, ale także na konkursie w Instytucie Wzornictwa Przemysłowego w kategorii komunikacja. Projektowania designu samochodu zatrudniliśmy profesora Akademii Sztuk Pięknych z Warszawy, profesora Piotrowskiego. Tam nie ma kopii czegoś, co ktoś wcześniej zrobił. Modernizacja samochodów wojskowych to nie jedyna działalność Autoboxu. Firma zajmuje się także produkcją cywilną, w skład której wchodzą samochody skrzyniowe, wywrotki, wozy strażackie, a także zamiatarki lotniskowe. Zamiatarka z naszej strony wygląda w ten sposób, że składa się z trzech głównych elementów, czyli ramy podwozia, zbiornika i części przedniej, czyli agregatu. W danym momencie wykonujemy je dla angielskiej firmy.
Na kolejne sukcesy niezawodnych pojazdów na co dzień pracuje niezawodny zespół, liczący dziś 120 osób. Ta kadra jest stała, nie mamy rotacji. Te osoby, które my i oni również chcą z nami współpracować, nie zmieniają się. O wspomnienia związane z zakładem zapytaliśmy emerytowanego, wieloletniego pracownika. Jak zacząłem pracę, to najpierw byłem u tak zwanego technologa. Później przeniosłem się do zakładu doświadczalnego i tam się zajmowałem właśnie w tym dziale konstrukcją hamulców. Po 5 latach zająłem się prowadzeniem całości konstrukcji samochodu. Mówiąc o możliwościach zakładu, można dojść do wniosku, że zależą one nie tylko od wiedzy, zaplecza technicznego i ilości zleceń, ale także od zaangażowania pracowników. Był rok 2017, kiedy zrobiliśmy praktycznie rzecz biorąc 300 samochodów, z czego ponad połowa to były samochody z nadwoziami warsztatowymi i przyczepami. Autobox Innovation to firma, która z roku na rok zaskakuje nas coraz bardziej. Głęboko wierzymy, że dzięki niej legendarne polskie samochody ciężarowe przetrwają długie lata. Każdy kraj stara się zabezpieczyć wojsko w własne produkty, prawda? Każdy z tych krajów zachodnich ma koncerny. Niemcy mają MAN-a, mają Mercedesa, Francuzi mają Renault. U nas takim małym koncernem na kraje poprzedniego bloku był ten Star. Mamy nadzieję, że polska gwiazda wśród motoryzacji doczeka się kolejnych sukcesów.